Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka różala.pl. Spokojnie moi drodzy, to nie jest żaden clickbait, naprawdę odpowiemy na pytanie, które jest zawarte w tytule tego programu, także nie przedłużam, wiem, że czekacie na mięso. Witam Was serdecznie i zaczynamy. Okazuje się, słuchajcie, że w walce o walkę z Mariuszem Pudzianowskim pozostało trzech zawodników. Jednym z nich jest pewnie doskonale już Wam znana kandydatora Łukasza Parobca, znanego z walk na Goe pięści w Grądzie i Łukasz Parowiec jest jeden z tych, którzy są do tej walki z Mariuszem Pudzianowskim przymierzani. Przymierzany tym bardziej, że jak już pewnie wiecie, kilka dni temu okazało się, że Eddie Hall z Mariuszem Pudzianowskim nie zawalczy. Niestety pewnie dla Łukasza Parobca nie jest on jedynym zawodnikiem, który ma chrapkę na walkę z Mariuszem Pudzianowskim. Są jeszcze dwie kandydatury, które mogą zawalczyć z Mariuszem 16 listopada. Mówiąc prost, Mariusz Pudzianowski ma trzech zawodników do wyboru i tak naprawdę to Mariusz Pudzianowski wybierze sobie, z kim z tej trójki chciałbym zawalczyć. No to teraz spójrzmy na te karty, które w ręku ma Mariusz Pudzianowski. Pierwsza z nich to Oli Thompson, słuchajcie, 44-letni zawodnik, który ostatnio, czytaj, w sierpniu tego roku na gali Babylon zwyciężył z Marcinem Sianosem. No, kariera Oliego Thompsona to jest prawdziwy roller coaster, Wygrane, przegrane, wzloty i upadki. Nas jednak z jego kariery najbardziej interesuje ten epizod z 2014 roku. Wtedy bowiem Oli Thompson na gali KSW 27 zawalczył z Mariuszem Pudzianowskim i tamtą walkę... Przegrał. Słuchajcie, być może teraz Oli Thompson otrzyma od Mariusza Pudzianowskiego okazję, aby się zrewanżować. Kolejna opcja to Errol Zimmerman. Słuchajcie, utalentowany, utytułowany kickboxer, który ma za sobą dwie walki dla organizacji KSW. Wygrywał z Marcinem Różalem Różalskim, wygrywał także z Tomkiem Sararą. No i Errol Zimmerman podobno jest jednym z tych zawodników, których 38-letni, dodajmy, Erol Zimmerman, jest jednym z tych zawodników, których do wyboru ma Mariusz Pudzianowski. Zimmerman, słuchajcie, to jest te ciekawe, walczy 5 października na Galika, K1 w Japonii. Zresztą na tej gali też walczy... W walce wieczoru, słuchajcie, Lebaner. No, zobaczymy, czy zawalczy, bo wiecie, jak to jest z Lebanerem. Ale wracając do. Erola Zimmermana. Właśnie to, że ma tę walkę 5 października, to jest dla mnie taki znak zapytania, bo oczywiście nie życzę mu absolutnie nic, niczego złego, bo Erol Zimmerman, bardzo dobry znajomy Arka Wrzoska, to jest naprawdę fajny gość. Natomiast jednak w walce może stać się wszystko i tak naprawdę nie mógłby, mógłby nie być zdolny do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Erol, więc być może ta kandydatura już na papierze nie do końca się nam spina, słuchajcie, i nie do końca ma sens. I sportowo myślę, że jednak Erol to byłby trudniejszy zawodnik niż Oli Thompson, ale nie jestem przekonany co do tego, co teraz mówię. Tak po prostu rozmawiam z wami i się głośno zastanawiam. No i słuchajcie, jest oczywiście Łukasz Parobiec. Mamy trzech zawodników. Oli Thompson, Erol Zimmerman i Łukasz Parobiec. Trzech zawodników, z których swojego rywala na 16 listopada na gale KSW 100 wybierze Mariusz Pudzianowski. Ale teraz nie pytam Mariusza o jego decyzję, tylko pytam was. Napiszcie w komentarzach, Kogo z tych zawodników chcielibyście zobaczyć z Mariuszem na KSW 100 16 listopada? Kogo byście chcieli, żeby Mariusz Puzianowski wybrał? A może też inaczej? Kogo uważacie, że wybierze, a kogo na pewno nie będzie chciał? Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Jedziemy dalej. Jak Łukasz Parobiec to gromda, i słuchajcie, ale że dzisiaj płynnie udaje nam się przechodzić z tematu na kolejny temat, są takie opinie. I są takie osoby, które od dłuższego czasu przychodzą i czasem mówią, że e, w gromdzie to płacą mało tym zawodnikom. Często są to osoby, które oczywiście nie mają zielonego pojęcia, ile płacą zawodnikom w gromdzie, ale faktem jest, że pojawiają się takie opinie. Słuchajcie, jeżeli ktoś może narzekać w gromdzie na to, ile pieniędzy dostaje, to na pewno nie jest to Mateusz. Kubiszyn. Don Diego był gościem audycji Jura Sówka i w rozmowie z Łukaszem Jurkowskim powiedział o tym, że w Gromdzie zarabia naprawdę dobre pieniądze. W Gromdzie i też we Freak fightach, i to wszystko składa się na naprawdę pokaźne kwoty. Słuchajcie teraz, co ma do powiedzenia na ten temat Don Diego i do was wracam. Każda moja walka, już w sumie niezależnie, czy to w Gromdzie, czy to we Freakach, to już jest trzycyfrowa e, suma. Nie? Naprawdę? W Gromdzie też takie pieniądze? Bo wiesz, tak, tak. Na trzycyfrową sumę zarabiasz, czyli stóweczkę tak. Gromda płaci za występy to Don już, Diego? Już od kilku walk przebiłem z no to powiem Ci, że jestem, jestem tutaj bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja nie jestem jakoś szczególnie zaskoczony, bo domyślałem się, nie mając żadnej wiedzy w tym temacie, że Mateusz Kubiszyn musi za te swoje walki w Gromdzie kasować ponad 100 tysięcy i myślę, że to jest dobrze ponad 100 tysięcy, bo po prostu jest mistrzem Gromdy, wielokrotnie tego pasa bronił i często mówię, że Mateusz Kubiszyn to jest najlepsze, co Gromdzie mogło się przydarzyć, bo nie dość, że jest znakomitym mistrzem, to przede wszystkim bardzo dobrze gromdy prezentuje na zewnątrz, bo po prostu dobrze wypada przed kamerą, jest fajnym rzecznikiem samej organizacji, a więc obie strony z tego mają Dużo korzyści i nic dziwnego, że Gromda Mateuszowi Kubiszynowi płaci bardzo dobrze. Słuchajcie, nie wiem, być może zawodnicy, którzy przychodzą do Gromdy, walczą w turniejach, nie zarabiają dużej kasy. To nie są duże pieniądze. Natomiast teraz widzą, że jest perspektywa. Jak wygrywasz, jak gdzieś tam idziesz do góry, to już wtedy naprawdę także w Gromdzie można nieźle zarabiać. Jedziemy dalej. Marcin Różal Różalski po raz drugi w swoim życiu zasiadł na kanapie u. Kuby Wojewódzkiego. i Jak to Różal ma w zwyczaju, Marcin mówił to, co chciał powiedzieć. I tym oto sposobem dostało się także Tomkowi Adamkowi. Bo Różal, chociaż sam odrzuca oferty walk z freakowych organizacji i to oferty opiewające nawet na 800 tysięcy złotych, to w tym przypadku musiał podpisać się pod tym, co ma do powiedzenia na temat Tomka Adamka Don Casio. Posłuchajcie. W tej kwestii oczywiście no. zgadzam się ze wszystkim, co Don Kasia mówi o tą kładamku. Co do słowa się z nim zgadzam. Czyli? No, czyli wszystko to co mówił Doncasio. Ale nie może ludzie nie wiedzą. E, profesorze, wiesz co mówił Don Casio Don po prostu stwierdził fakt, że Adamek się sprzedał za pieniądze, bo najpierw czystą z frikami i tak dalej, i tak dalej, że to jest upadek i tak dalej, okay. ale gdy poszedł konkretny kotlet na stół, no to jednak poszedł się walczyć za te pieniądze. kotlet. Na stół w... czyli honorarium, no, ale, z... ale zwróć uwagę jakie jest podobieństwo, sprzedał się za pieniądze w polityce a mało co tego, drugi raz słyszę. Mało tego, czy, czy ja nie patrzę komuś do kieszeni, ale z tego co on sam mówi, że on na bilet on nie narzeka. To po co mu te pieniądze? Kupi sobie następnego Rolexa, no nie wiem po co. Marcin Różalski już 11 października zawalczy na gali Strike King z Mariuszem Wachem. To będzie walka wieczoru. Pojedynek bardzo medialny, to trzeba przyznać. 11 października Strike King Piotrków Trybunalski. A Wy czekając na tę galę, pamiętajcie o tym, że w sprzedaży jest książka Różala. To jest jeden z tych zawodników, na którego książkę czekałem najbardziej. Mówię o zawodnikach MMA. No bo Różal to jest tak barwna postać. Człowiek, który na pewno tyle ciekawych y, wspomnień ma za sobą, że ta książka to musi być petarda. Wchodźcie na stronę WWW, książka Różala. .pl Możecie już to wydawnictwo nabywać. Przy okazji jest charytatywny cel, bo część sprzedaży idzie na fundację, idzie na Różaland, więc naprawdę tutaj jest podwójny sukces. A ja uważam, że Róża jest gwarancją tego, że w tej książce będą naprawdę mocne tematy. Jedziemy dalej. Słuchajcie, a pozostając w temacie Różala, mówiłem Wam, że ja dzisiaj tutaj przechodzę z tematu na temat jakoś wyjątkowo płynnie, oby tak było częściej. Tym razem głos zabrała jego partnerka Marta, która. Nawiązała do słynnej walki Różala z Mariuszem Pudzianowskim i już tutaj nie chodzi o odpowiedź na pytanie klepał czy nie klepał, chociaż Marta mówi, że na pewno klepał. Tutaj bardziej chodzi o atmosferę, która towarzyszyła tamtej walce. Tutaj pada kilka gorzkich słów a propos Mariusza Pudzianowskiego. Zobaczcie. Dużo było, może nie z naszej strony, z, z złych emocji z, zanim ta walka w ogóle się rozpoczęła, bo gdzieś tam na każdym kroku słyszeliśmy o jakichś e, brzydkich zachowaniach Mariusza. Już nie chodzi w stosunku do nas, tak, ale w stosunku do ludzi, do sytuacji, do akcji charytatywnych, które tak naprawdę go nie kosztowały wtedy nic, poświęcenia powiedzmy tam minuty czasu, tak? a e, wyglądało to tak po prostu jakby. No Wszystko się liczyło tutaj, tak? Póki, póki się nie posmaruje, to się nic nie zrobi i strasznie nas to wkurzało. E, chociażby nawet w dzień walki tak? byliśmy w knajpie i się okazuje, że pani nam mówiła, wie pan, pana przeciwnik, tu nie chciał sobie z siedmioletnim dzieciakiem zdjęcia zrobić, bo nie miał czasu czy czegoś. Tak można nie mieć czasu dla siedmioletniego dzieciaka. Na dziś to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!